Witam wszystkich Państwa przy moim kurniku. Od wczoraj można grać w Pokémony. No, ja też, jak to się mówi, trzeba z żywymi naprzód iść, więc proszę Państwa, oczywiście gram w te Pokémony i w momencie, kiedy zainstalowałem tą grę, a udało mi się około 2 w nocy dzisiaj to zrobić, okazało się, że 3 Pokémony są w moim kurniku. Za chwilę Państwu pokażę. Państwo wiedzą, że tutaj szachrajstwa nie ma, szczególnie ci młodzi. Natomiast chciałem Państwu też pokazać moje kury. Kury będę pokazywał z bliska, są przepiękne, zielononóżki kuropatwiane, mają około 18 tygodnia, więc muszę Państwu powiedzieć, że dużo pracy włożyłem i w ten kurnik, i w te kury, i w dokarmianie, i w prawidłowe żywienie i zajmowanie się tymi kurami, żeby no, osiągnąć taki efekt, jaki za chwilę Państwo zobaczą. Zobaczą Państwo przepiękne koguty. Z bliska zrobimy przybliżenie, zobaczą Państwo te kolorowe pióra, wręcz kolory no, niebywałe, niesamowite. Nie spodziewałem się aż takiego widoku kogutów w takich kolorach. Jest to coś zaskakującego wręcz. Pokażę Państwu kury i pokażę również Pokémony. Zapraszam. Widzą Państwo najcudowniejszego koguta na świecie, mojego koguta, którego wychowywałem tak długo. Proszę spojrzeć, wygląda z tyłu jak prawdziwy orzeł, troszeczkę się boi, ale jest śliczny. Proszę zobaczyć, jaki piękny kogut. Upierzenie tego koguta jest wręcz niebywałe. Proszę zobaczyć na kolory, prawda? I ogon. Jak Państwo widzą, mienią się te pióra w kolorach. Wyglądają jak od bażanta prawie. Tutaj wychodzą białe, tu jakieś czerwone, tu jest lekka zieleń taka perłowa i czarne. Przecudowne pióra. Proszę zobaczyć. Śliczne. Tutaj kogut ma piękne skrzydła. Proszę zobaczyć, jakie upierzenie. Cały czas podglądam, czy Państwo dobrze to w kamerze widzą. I proszę Państwa, to są nasze kolory. Na dzisiaj oczywiście będę pokazywał jeszcze Państwu kury za chwilkę. Natomiast pokazuję teraz prześlicznego koguta, z którego jestem bardzo dumny. Pozdrawiam Państwa bardzo. Proszę jeszcze wytrzymać kilka minut. Za chwilę pokazujemy kurki i Pokémony, żeby Państwu udowodnić, że u mnie w kurniku są Pokémony. Piękny kogut. Nie jest zadowolony, że tak go trzymam, aczkolwiek widzi, że krzywda mu się nie dzieje. Koguty można głaskać, proszę Państwa, tak. Śliczne pióra. Przecudowne pióra. Pożegnamy się może teraz z kogutem i przyprowadzę Państwu pokazać kurkę. Tu widzimy śliczną kurę. Proszę zwrócić uwagę, wszystko jest rasa, oczywiście zielononóżki kuropatwiane, zarówno koguty, jak i kury. Proszę popatrzeć się na przepiękne ubarwienie tych kur. Się troszeczkę boi. Trzeba ją pogłaskać, tak. Ale są piękne. Oczywiście dla tych Państwa pokazuję zielone nogi. Zielono dlatego, że się nazywają zielononóżki kuropatwiane, więc mają zielone nogi. Tak. Proszę bardzo. Kto lubi kury, uwielbia, niech wie, że kury nie hoduje się tylko dla jajek, proszę Państwa. Bo to jest nieopłacalne.
Ja to robię zupełnie z innych powodów. Kocham zwierzęta, kocham pszczoły. Mam tutaj taką farmę, z której jestem bardzo zadowolony i dlatego Państwu to wszystko pokazuję. Proszę bardzo, przedstaw się. To jest kura zielononóżka, kuropotwiana, która ma 18 tygodni. A teraz, proszę Państwa, czas na pokemony. Kurka odleci zaraz. One pięknie latają. Proszę bardzo, mam nadzieję, że Państwo widzą. Ci, którzy wiedzą, jak funkcjonuje gra, wiedzą o tym, że mówię prawdę. Tutaj jestem, to jest połączone z mapą. I mam 3 pokemony. Proszę bardzo, mój kurnik. Nie wiem, czy Państwo to widzą, bo jest zbyt dużo światła. I przy moim kurniku są pokemony. To jest specjalna technologia, która właśnie pokazuje, gdzie te pokemony w tej chwili się znajdują. To jest obraz live kamery i tu chodzą pokemony. Mam 3 w moim kurniku, proszę Państwa. Serdecznie zapraszam na moje filmy i informuję wszystkich, że właśnie subskrypcja tego kanału powoduje, że przyczyniają się Państwo do tego, że zwiększam hodowlę pszczoły miodnej. Jest to bardzo istotne dla nas, ludzi, którzy mieszkają na tej planecie. Serdecznie Państwa pozdrawiam, zapraszam na swoje kolejne filmy. Dziękujemy. Do widzenia, do zobaczenia.